przeczytam wam. Cicho, cicho. Jak byłem taki młodziutki i chory byłem, no. Chory byłem, ty czujesz, wątłe moje zdrowie. Proszę słuchać. Lat, gdy miałem 17 lat, gdy miałem, to bardzo często chorowałem. To serce, to wątroba, zawsze brała mnie choroba. Raz, co jestem u lekarza, co się bardzo często zdarza. U lekarza to w żuśniku, rozebrał on mnie do szpiku. Pewno wiedzieć wam jest miło, jak to wtedy ze mną było. Więc dojeżdżam do ośrodka, rower stawiam ja tu wszędzie. No i czynię to, co wszyscy czynią wszędzie. W myślach swoich, katar mnie przeszkadza. W myślach swoich sobie sejcę, szybko staję ja w kolejce. I tak prawie do wieczora ja czekam na doktora. W końcu proszę, doktor woła, ja rozglądam się dookoła. Próg przekraczam bez zamachu, cały drżący, cały strachu. Zwalaj pory, lekarz rzece, a mnie pod potwarzy ciecze. Zwalam szmat i wszystko leży na tapecie, a on tu mnie bada przecie. Mocno gniecie moje brzucho, czyś chorował ty na ucho? Teraz stawił mnie na wagę i na oczy dawał zwagę. Wąsy, bracie, masz jak snopi, czemu w oczach twoich ropi? Lekarz pyta, nad co jesteś kawalerze? Ale skąd? Ja jestem na rowerze. Do nich nie używam nadczo w takiej dziurze jak tutaj. To spisał nadczo. Co to znaczy nadczo? Ani nie był, ani używał. Ja myślałam, że to pojazd chodzi. Jestem na rowerze. Rozśmiał się on do rozpęku, pióro mu zadrżało w ręku. Czyś obżarty, głupi chłopie. Co to? To nie, jestem już na tropie. Jaki u ciebie bywa stolec? Nie drewniany mam stolec. No myślałem, że to stołek. Jak on wtedy na mnie ryknie, ach ty chamie, głupi typie. Skierowanie do szpitala, załatwiony jak talala. Już w Wyszkowie leżę sobie i rozmyślam o chorobie. Dobra, nie będziemy czytać. Fajne, fajne. Świetne. Fajne. Takie najciekawsze, a jeszcze jak pierwsza dziewczynę się poderwałem. Ale tamto to pisał pan, jak miał 17? Nie, chyba później, tak? No wąsy miał. W jakim wieku pisał wąsy pan? Były. Wąsy były. Ja mam wąsy różne. Jadę na odpust. Na odpust, a tu już w bufetach z narzeczoną. Jest narzeczona. Przy mnie. A tu jak, a później wiozę już odpuścił już. Ale ona wiezie pana, tak? Ja ją, ona na mnie. Ochlała. Ochlała się piwa, obżarła się. No to ona jest również na bruszku. Objadła. Dlatego mogłeś na pierwszy sona, a pan z tyłu. Ja no, ja ważyłem wtedy 47 kilo, no, no, a ona ma 8 miesięcy. No to bo nie męczyła zmora i nie macie, co? Bo teraz są lepsi ludzie. Ale mnie to wymęczyła zmora od jasnej cholery. No to ktoś słucha i myśli, że jaki jestem pierdolnięty. Mojego wuja. Bym nie robił tych rzeczy, kurwa, jakbym miał pierdolca przecież. To trzeba myśleć i pisać, i że no. Trzeba mieć głowę zdrową. No. A zmora aż 10 lat mnie mordowała. Ale poszła sobie? No przestała. Może jak na kogoś innego przeszła. W mojej rodzinie też jest takie, taka opowieska o zmorze. Wuja męczyła. Coś, tak? Coś tak. Tym jest, coś tym jest. No to nieraz mówili, że to se chory na serce, że tam jak ta zmora przychodzi, ale się nie pokrywa z prawdą, że chory na serce. Bo tutaj u sąsiada mojego, taki starszy było do mnie dużo, to jego, ja wiem, nawet zmora przychodziła do niego. Jak tam chciał się przespać, czy położył, to zmora męczyła. No to by nie miał zdrowia, a żył 93 lata. I na wojnie był i 93 lata żył.
Dobrze, słuchajcie, już nie będziemy pana głowy. Dziękujemy pięknie, do widzenia. Strasznie fajnie było pana poznać. Także myślę, że będzie cieplej. Tak, to, się tego, to tutaj jest dla nas śmigność, to jest... Będzie maj, czerwiec. No tylko pan dba o zdrowie, kurczę. Oj, nie wiem, czy dożyję. No właśnie, tak? Wątroba.